Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat motocykla Honda Shadow 125 po pierwszym roku użytkowania. Tutaj na zdjęciach widać motocykl świeżo zaraz po zakupie. W takim stanie wizualnym go kupiłem. Następnie zacząłem kombinować, która opcja lepsza, czy z szybką, czy bez szybki. W kolejnej części filmu zobaczycie już motocykl po modyfikacjach. Z tego co się zorientowałem, jest to największy motocykl dostępny na naszym rynku, oczywiście w swojej klasie pojemności, najmocniejszy. No i najważniejsze jest też to, że jest dostępny, można na nim jeździć, posiadając uprawnienia prawo jazdy na kategorię B. Tutaj widzimy motocykl już po modyfikacjach, zaraz po zakupie motocykla. Dokupiłem sakwę tutaj tu z tyłu, co widać. Wymieniłem podesty na większe, szersze, wygodniejsze. Krawat z piórnikiem. Piórnik z przodu. I co najważniejsze, tutaj jest dokupione oparcie. I powiem Wam tak, jeżeli chcecie fajnie, komfortowo podróżować, to warto jest sobie takie oparcie właśnie kupić, bo nie zsuwamy się nigdzie tam do tyłu, nie uciekamy gdzieś tam, wiadomo jak te nasze polskie drogi wyglądają, na dziurach różnie to bywa, a to oparcie daje nam perfekcyjny komfort i trzyma nas w tym siodle elegancko, tak? Nie zsuwamy się do tyłu. Kolejna bardzo ważna zmiana, która tutaj została poczyniona, to wymiana giemola na większy, solidniejszy i bezpieczniejszy. Dzięki niemu możemy sobie wyciągnąć podczas jazdy nogi do przodu. Oczywiście nadal mi coś nie pasowało, więc tak jak widzicie teraz na filmie, dokupiłem dodatkowe światła do jazdy dziennej wraz z kierunkowskazami. Dzięki tym wszystkim zmianom, tym wszystkim modyfikacjom motocykl wygląda na znacznie większy niż jest w rzeczywistości. Co bym Wam mógł jeszcze powiedzieć na temat tego motocykla, to na przykład to, że jest mega, mega wygodny. To oparcie plus to siedzisko daje nam naprawdę komfortową jazdę. Siedzimy tutaj na tym motocyklu jak król na tronie. Do tego oczywiście jeszcze ta jego waga
Fajnie to wszystko jest po prostu współgra ze sobą, wyważone jest to wszystko idealnie, pięknie nam wybiera wszelkie dziury, wszelkie jakieś wyboje. Tak jak widzimy teraz, możemy sobie te nogi wyciągnąć na tym giemolu do przodu i naprawdę perfekcyjnie sobie wygodnie podróżujemy. Dalej powiem Wam tak, że taka trasa po drogach lądowych, jak teraz widzicie na filmie, takie trasy będą przeważały. Jest to motocykl wymarzony do jazdy spokojnej, do rekreacji, do odpoczynku, do zwiedzania okolic i zakup jakichś wyższych pojemności nie ma w zasadzie sensu. Wystarczy nam to, co mamy tutaj, tak? Jak mogliście usłyszeć, dzięki temu, że motocykl ma zamontowane wydechy Silvertail, brzmi jak na swoją klasę pojemności całkiem przyzwoicie. Tutaj na chwilę chciałbym powrócić do sprawy Giemola, ponieważ miałem już przyjemność zaliczyć dwie gleby. Oczywiście nie na jakiś, nie przy jakichś dużych, wysokich prędkościach, ale powiem Wam tak, że warto jest go wymienić na taki właśnie w duży, solidny, ponieważ przy takim motocyklu zaliczenie gleby to jest po prostu czysta przyjemność. Po prostu taki giemol chroni przede wszystkim nasze nogi, ale też motocykl. Pamiętać należy oczywiście, jak już wiadomo, że to trwa sekundę, dwie, ale jak już wiemy, że nie mamy szans, to nie majtamy nogami na prawo i lewo, bo może się uratujemy, tylko nogi jak najbliżej baku przesuwamy, trzymamy dalej te nogi gdzieś tam na tym giemolu albo na podestach i spokojnie możemy sobie polecieć, zaliczamy z uśmiechem glebę, stajemy, otrzepujemy piórka i lecimy sobie dalej. Chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze właśnie szybko to, że jeżeli nie zapomnicie o tym, co teraz Wam powiedziałem, o tym, aby te nogi trzymać podczas upadku jak najbliżej baku, to dzięki temu, że to jest taki giemol, taki duży, prześwit między bakiem a ziemią po upadku motocykla jest tak duży, że nie ma takiej możliwości, aby ten motocykl nas przygniótł. Oczywiście to, co teraz powiedziałem, to jest tylko to, jak ja sobie poradziłem podczas takich właśnie kryzysowych sytuacji. Każdy sobie po prostu sam musi wypracować swoją technikę radzenia sobie podczas upadku. Słuchajcie, dalej. Na przykład odnośnie spalania, mógłbym Wam powiedzieć tak, że motocykl spala 3 litry i mniej na 100 km. Uważam, że to jest bardzo, bardzo pozytywny wynik. Jeżeli chodzi o prędkość, po wielu testach i pod górkę, i z górki, i z wiatrem, i pod wiatr, maksymalną prędkość, jaką udało mi się uzyskać na tym motocyklu, to jest ponad 110 km na godzinę. Nie wiem, czy faktycznie tyle jest, czy też nie. Słyszałem też takie informacje, że ten motocykl potrafi zaniżać prędkość. Na prostej drodze, gdzie nie ma większych podmuchów wiatru, bez problemu osiągniecie 100 na godzinę. Tak naprawdę to jest wystarczająca prędkość, jeżeli chodzi o takie swobodne przejazdy przez miasto, czy gdzieś przez jakieś drogi lądowe. Jedyne, co mogę powiedzieć, to brakuje mocy i prędkości w chwilach, kiedy potrzebujemy gdzieś po prostu przejechać autostradą i tylko tam po prostu no, ten motocykl jest już, no, moja taka też opinia jest taka, jest po prostu już w tym momencie za słaby. Powiem Wam jeszcze tak, że jeżeli rozglądacie się w tej chwili za motocyklem, nie macie kompletnie doświadczenia, tak jak ja go nie miałem wcześniej, do tej pory go nie mam, cały czas się uczę,
cały czas się szkolę, coś nowego gdzieś tam wyskakuje i to jest taka moja jak najbardziej opinia. I zakup takiej Hondy to jest najlepsze, co możecie zrobić. Ja przed zakupem przerzuciłem setki stron internetowych, czytałem fora, pytałem ludzi. Ogólnie robiłem też rozeznanie w ogóle, co jest dostępne na rynku, jakie są motocykle. I tak kupiłem. Kupiłem sobie Hondę. Na początek oczywiście nic więcej nie było takiej możliwości zakupu. Nie miałem, po prostu ja nie posiadam prawa jazdy na motocykl. Ale chciałem się zacząć szkolić, chciałem się w ogóle zaznajomić, czy to jest dobry pomysł, bo też nie wiedziałem, czy to w ogóle jest dobry pomysł. Chciałem spróbować takiej przygody i powiem Wam, że nie żałuję tego zakupu, ponieważ motocykl jest bardzo solidnie wykonany, jest przede wszystkim niezawodny i to jest najważniejsze. Oczywiście trzeba o motocykl dbać, jeżeli jest jakiś problem, to od razu musi zostać naprawiony i wtedy mamy pewność, że mamy sprawną maszynę. W miesiącach zimowych co tydzień, raz na 2 tygodnie odpalałem motocykl na 10-15 minut, tak po prostu, żeby on się rozgrzał, popracował sobie przez moment. Jedni mówią, że to dobrze, drudzy mówią, że to źle, a ja mówię tak, że to na pewno niczemu nie zaszkodzi, jak ten motocykl, jak mamy zimę, popracuje sobie przez chwilkę, prawda, gdzieś tam w tych swoich gaźnikach, nie gaźnikach, różnych innych przewodach, to paliwo popłynie, bo wtedy zauważyłem po prostu, że on pali, tak, on odpala na raz, a jak stoi długo, to hechła, hechła, hechła i odpali. Odpali oczywiście, ale na pewno nie za pierwszym i na pewno nie za drugim razem. I to by było w zasadzie już na dzisiaj wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. Troszeczkę o tym motorku. Pewnie zrobię gdzieś kiedyś jeszcze jakiś film na temat hondziawki, a tymczasem życzę Państwu udanego zakupu, wspaniałych podróży i do usłyszenia następnym razem.